na pytania. Ja jestem profesjonalnym dziennikarzem, w przeciwieństwie do niektórych. A, czyli już jest, się nagrywa, tak? Tak, już się nagrywa. No to zadawaj debilne pytania. Dobrze, jak się czujesz z tym, że przegrałeś konfrontację słowną jako dziennikarz z aktorką filmów dla dorosłych? Jest mi przykro z tego powodu, bo była bardzo miła w Toruniu. Ja nie przegrałem, nie chciałem, w ogóle ja nie mam z nią, nie chcę mieć żadnego konfliktu ani spiny. Myślałem, że to pójdzie mniej więcej w kontencie komediowo-humorystycznym, a to się robi poważna sprawa, więc sorry, ja nie przegrałem, ale nie chciałbym też tego ciągnąć. No, powiedziałeś, że chciałeś, żeby to poszło w stronę komediową, a ona twierdzi, że uderzyłeś ją w pierś, no to nie było ani zabawne. Sorry, nie będziemy tego komentować, nie uderzyłem ani nie dotknąłem. Jak ktoś chce kręcić dramę, to niech się najpierw ze swoją przeciwniczką, z którą ma umówiony kontrakt, niech się z nią spina, a nie ze mną. No dobra, ale jeżeli już mówimy o dramach, to z Michałem Cichym jakaś drama jest, bo te wasze face to face to no nie było najmilsze na świecie. Nie, no było miłe, znaczy plan był inny, ale dziewczyny jak zwykle, jak dopuścisz do mikrofonu, to ja ogólnie chciałem więcej dymów, a wyszło tak, byle jakby wyszło, znaczy miało być ostrze, no, także... Wydaje mi się, że to nie było to, bo powinno być więcej agresji. Okej, okay. Czy to jest kolejne moje pytanie, takie dosyć może ze szpileczką, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale skoro na Fame MMA miałeś bana w pewnym momencie, czy specjalnie się podpisałeś z Prime'em, aby tutaj no, mieć tą pieczątkę, że na pewno wejdziesz na galę? Nie, to nie specjalnie, natomiast jeżeli już pytasz o Fame, ja pisałem, ale teraz mam te zasięgi, więc nie wiem, weź to grubszymi literami. Zaznaczmy, że to są oficjalne moje przeprosiny, patrzę się do kamery. Przepraszam Federację Fame i przepraszam pana Jurczygę, że zachowałem się niestosownie. Proszę o unbana. Poszło. Poszło i nie wytnę tego, obiecuję. No dobra, no to jeszcze to, co mnie drażni, na przykład Monika podchodzi do tego z lekkim jajem, ale mnie trochę irytuje to, że ty, można powiedzieć, że podkradłeś nazwę Monice Laskowskiej, bo nazwałeś się najlepszym polskim dziennikarzem. No jest mi przykro, że Moniki nie ma, a po walce jest, kuruje się, a w ogóle co się z Moniką dzieje? Monika wypoczywa jednak, przygotowania troszkę energii zabrały, walka też nie poszła zgodnie z planem, także warto trochę odpocząć i wyluzować. Czy myślałem, że w ogóle będziemy robić tam, gdzie była pierwsza konferencja w czerwcu, kiedy tak naprawdę robiłem te swoje pierwsze wywiady, kiedy to z Moniką właśnie żeśmy robili to w rodzaju, jak się trzyma mikrofon, z której strony, więc chciałem, żeby była, także Monika, pozdrawiamy. No dobra, ale nie odpowiedziałeś, dlaczego ta taksywka? Dobrze, niech będzie najgorszy, że najlepsza dziennikarka jest jedna, a najlepszych dziennikarzy nie ma w Freak Fightach. Mogę być tym najgorszym. Zróbmy to dla Moniki. Odpowiadasz strasznie dyplomatycznie. No to dyplomatycznie, no co ja mam, no to nie wiem co. W kolejną dramę mnie montowujesz? Nie. Dobra, mogę być najgorszym. Słuchaj, wszedłeś w świat freaków, po czym mówisz, ja nie chcę żadnych dram i w ogóle, no to jest będę, jeszcze prime. Wmontujesz mnie w kolejną aferę i będę się musiał tłumaczyć. Nie, ja chcę być grzeczny teraz. Dobrze, no to skoro będziesz grzeczny, to myślisz, że prime po raz kolejny będzie chciał ciebie w walce, ponieważ no kurczę, oni szukają kontrowersji, a ty obecnie unikasz ich. Słuchaj, kontrowersja to jest mój przeciwnik w tej chwili, do którego by się trzeba przygotować konferencyjnie i tak dalej. Wchodzisz na ten panel i tak naprawdę wychodzi Natalii, wychodzi Lasik w ogóle, ja nie wiem, nie znam Lasika, ale nie wiem, w kolejce kolejny, nie wiem, ale... Ja niestety znam. Zmienię kolejność, Lasik będzie bity w którejś kolejności z początku tak naprawdę. Nie wiem, nie znam gościa, wszyscy są mili na początku, przychodzi co do czego, raptem skaczą do mnie. Nie, to uważaj ogólnie, bo Lasik ma to do siebie, że bardzo dużo farmazoni. I kłamie, gdzie później ty możesz mieć jakieś nieprzyjemności z tego powodu. Ja jestem doskonałym tego przykładem. Dobra, ale zmienimy temat, bo Lasik to nie jest jakiś warty uwagi. O co chodzi z tym ogoleniem głowy na konferencji? Ty chciałeś w ten sposób zwrócić uwagę? Czy myślałeś o tym, że fajnie byś wyglądał w krótkich włosach i fajnie będzie to zrobić na konferencji? Powiedz mi tak naprawdę, zobacz, Cichy jest łysy, łysa pała, będzie bita Cichy, szykuj się. Czy ja wyglądam gorzej, czy lepiej? Odpowiedz. No, dobra, nagrywamy to. To twoja opinia, Imo, ale Natalii powiedziała, że... Tak? No, nie widzisz, nie widziałeś, dopytasz. To ja pamiętam tylko, jak Natalii powiedziała, że nie chciałaby ciebie ani w dosiadzie, ani w żadnej innej pozycji. No i dobrze, zostawmy to tak jak jest, nie komentujemy, nie będziemy, ale dalej będziesz jednak dążył, nie, zostawmy. Ale to ty powiedziałeś teraz o Natalii, gościu. Dobra, dobra.
Kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Czy po Michale Cichym planujesz jeszcze wejść do oktagonu, czy to jest jednorazowa przygoda, aby mieć pamiątkę? Tak naprawdę z tym Cichym to jest porażka, bo powinien być Artur i tak naprawdę... Jaki Artur? No Przybysz! Jest, tu chodzi cały czas. Także tak naprawdę to z nim powinna być ta walka. Cichy jest po prostu koprzecierką do tego wszystkiego. Plus on jest obsrany. Przecież Artur by cię zabił. Artur by mnie zabił. To są freak... On ma większe umiejętności niż Cichy, to ci mogę... Ma większe... Wszyscy mają większe umiejętności, tylko ja nic nie potrafię. No, tego nie będzie. Tam jest moja trenerka, której nie pokażemy, także to jest mistrzyni boksu. Będzie dobra stójka i będzie kopanie i będzie bity. Nie no, Artur... Kurczę, no ja wiem jak... Cichym. Artur... A ty powiedziałeś znowu Artur, że... Dobrze. Po czym jak ja chcę pociągnąć temat, to ty mówisz... mówimy o Cichym. A jeszcze o Wiewiórku nie powiedzieliśmy, stary Wiewiór tak samo. Z nim by było najprzyjemniej. No, nie dziwię się, no bo on jest taki pozytywny. Stary Wiewiór jest taki, wiesz... No jest miły. Artur jest groźnym przeciwnikiem, a źle mu z oczu patrzy. To prawda, on ma taki, kurczę, wzrok ale... mordercy. Wzrok mordercy? Ale... Artur ma taki wzrok, że jak na ciebie patrzy, to masz taki, o, czy on mnie lubi, czy nie? Wahasz. No ale to teraz wyglądam bardziej agresywnie, znaczy co? Znaczy optycznie to jednak... Nie, no ty nie wyglądasz groźnie. Ja nie? Też nie wyglądam groźnie. Zdejmij okulary... No, musimy coś zrobić z tobą, nie wiem, zrobi się coś groźnego. Śliwe pod okiem. Nie, ogolimy cię na łysko. Już byłem łysy. Serio? I mówili wtedy, że wyglądam groźniej i dojrzalej, bo ja w ogóle mam taki babyface trochę. No ale dobra, to chcesz się bić, chodzi za tobą jakiś freakfight, czy w ogóle tylko robisz wywiady? A w ogóle to ty zadajesz pytanie, a nie ja, więc sorry. Nie no, odpowiem ci na to jedno pytanie, że ja się nie pcham do oktagonu. Lasik coś ostatnio mówił, że on chce mnie i Laskowską. Lałbyś go? Lasika? Ludzie go nie lubią. Każdy by go lał. A to powiedz mi, podpowiedz, to ja mam go też nie lubić, czy najpierw poznam jego historię, a dopiero go później nie polubię? Ja nie będę tobie narzucał opinii. Ja wiem, ile krzywdy mi wyrządził, ile nakłamał na mój temat. I widziałem, że na Sylwestra, kiedy powiedział, że nie ćpa od 2 lat, a 3 miesiące temu pisał mi o tym, że stary, pożyczysz 20 zł, no to 20 zł nie pożycza się na opłacenie czynszu raczej, znając Lasika szczególnie. A co mu to było, 20 na połówkę zbierał? Możemy się domyślać jedynie. Aha. Po czym Sylwestra wstawił Instastory, że on chce mnie i Laskowską na jego i jego dziewczynę. Dlatego no, nie będę go darzył dobrymi jakimiś uczuciami, jeżeli później na Instastory nakłamał na mój temat po prostu. Powiedz mi tak naprawdę, jeszcze raz pytanie do ciebie, żeby nie było, że jak będziesz mnie pytał, ja ciebie się zapytam. Czyli tak naprawdę robisz wywiady i chciałbyś się jednak zmierzyć przykładowo z Lasikiem, czy jednak nie? Ja powiem tak. Bo widziałem spinę na górze, tam już malowałem się i widziałem, że nie było dobrej krwi. Ale jak może być dobra krew do osoby, która cię o coś oskarża? Bo tak... Ten moment, kiedy ja bym ciebie oskarżył o coś, czego nie zrobiłeś, po czym liczył na to, że będziesz moim kolegą. Dobra, będziesz to cisnął, czy dowody wyciągniesz i zrobimy z tego coś. Ale ja dałem dowody na Instastory i on to, wiesz, ta drama była wczoraj na Instastory tak naprawdę. My już kiedyś mieliśmy z Kubą walczyć, czekaliśmy na kontrakt, za kilka dni miał się pojawić kontrakt na mailu. Wtedy Kuba próbował się nieudolnie zresztą, co mnie nie dziwi, patrząc na to, jakim jest przegrywem. To się wypika. Chciał popełnić akcję S. Tak, chciał właśnie to zrobić wtedy. I tylko dlatego do tej walki nie doszło. Pikać. Dobrze, to wypikam. Tak, więc tylko dlatego nie doszło do tego pojedynku, po czym on mi po Sylwestrze teraz pisał, że stary, ty unikasz walki. No ja nie próbowałem zniknąć stąd, więc... Kto znowu robimy śmieszną konwencję, w której to ja zadaję pytania. No właśnie, ja tak się trochę mówię, kurczę, kogo to jest wy? Powiedz mi, on tam stoi, czy on jest bardziej zasięgowy od ciebie, bo ty jesteś tylko redaktorem od poważnych pytań, a on jest człowiekiem od dramy i to on jest zasięgowy i tak naprawdę to jego federacja chciała. Czy to może być tak, że to ty naprawdę chcesz się ślizgać po jego popularności? On tam stoi. Niekoniecznie. Jeżeli chciałbym się ślizgać po czyjejś popularności, ja mam dużo zasięgowych osób. Ktoś mógłby powiedzieć, że trzymasz się z Laskowską, bo ma zasięgi. Nie, no. Trzymam się z Laskowską dlatego, że jako jedna z niewielu osób mi pomogła, kiedy chciałem wejść w świat freaków, bo mnie interesował ten świat zza kulis. Nie wiem, trzymam się z Filipem Zabielskim, za co też trochę oberwałem, mimo że lubię bardzo Filipa, więc ja nie potrzebuję Lasika, który robi patologię do zasięgów, zresztą ja nie potrzebuję nikogo do zasięgów, ponieważ nie wiem, na TikToku swoim moje fragmenty wywiadów
Nie no, sześć koła, ale na przykład fragmenty wywiadów robią kilkaset tysięcy wyświetleń, no, no nie potrzebują. Ja, ale lubisz szoty robić, bo ja jakoś tak nie przepadam, ale szoty na przykład nawet z tego wywiadu, jakbyśmy porobili, to kurde się klika. Teraz na przykład. Czyli chcemy pomyśleć, pogadamy poza kamerą o tym. Dobra, ile minut mamy? Nie wiem, ile minut mamy, ale chciałem kończyć już ten wywiad, bo tutaj nagle ty zacząłeś mi zadawać pytania. Dokładnie. Także co? Konwencja się popsuła. Zadający zmienił się w odpowiadającego. Dzięki. A wiesz, co jest najgorsze? Że to idzie na kanał Moniki Laskowskiej, więc ta drama później będzie, że o, specjalnie pewnie się umówili na to. Nie umawialiśmy się, nie wypikaj tego, nie umawialiśmy się, tylko po prostu zagadałem chłopa i dlatego kończymy. Tak, bo podsłuchiwał moją spinę z Kubą na górze.